Odurzenie nieruchomości. Witam, nazywam się Marcin Kowka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj zrobimy film z serii oddłużeniowej. Była dość długa przerwa w filmach oddłużeniowych, natomiast widzę cały czas, że te filmy mają duże branie i w dłuższej perspektywie, nie tylko w momencie, kiedy od razu się pokazały i nie tylko osoby, które regularnie śledzą ten kanał, ale cały czas są wyszukiwane te filmy i coraz więcej osób po prostu je ogląda. Regularnie pojawiają się tam komentarze, no i my regularnie staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, które pojawiają się pod tymi filmami. No a z takich prywatnych wiadomości, z prywatnych pytań, które dostaję, pojawiają się najczęściej dwa wątki. Pierwszy to jest temat związany z nieruchomościami, a drugi stricte dla przedsiębiorców. Poruszyliśmy tam już jeden temat związany z przedsiębiorcami, no ale jak widać jest to za mało, więc dzisiaj nagram materiał o nieruchomościach, a w najbliższym czasie pojawi się materiał właśnie o przedsiębiorcach. Albo będzie to jeden dłuższy, albo rozbijemy go na dwa odcinki, tak żeby dać Wam dużo więcej informacji i dużo więcej właśnie pomóc po prostu przedsiębiorcom. Wydawało mi się, że to właśnie tak, no to spłyciłem po prostu trochę wcześniej ten temat, ale teraz już przechodzimy do nieruchomości i chcę trochę poopowiadać właśnie o tym, co można zrobić w ogóle związanego z oddłużaniem nieruchomości. Jako, że od kilku lat prowadzę spółkę oddłużeniową, a nieruchomości to jest coś takiego, co jest jedno z najbardziej takich, nasze przywiązanie jest bardzo emocjonalne do nieruchomości. Bardzo często nasi klienci mówią, tam cokolwiek może się dziać, bylebyśmy nie stracili nieruchomości. Z drugiej strony pracujemy dla inwestorów, którzy też kupują czasami zadłużone nieruchomości i mówią, dobra, my jesteśmy inwestorami, my zajmujemy się być może nawet czasami remontem, natomiast my nie zajmujemy się stricte działaniami takimi oddłużeniowymi, albo naprostujcie nam tą sytuację, albo oddłużcie to. No i teraz z tego doświadczenia, z tego co widzimy, co można w ogóle zrobić, no i starając się pomóc jednej i drugiej grupie osób, widzimy, że po pierwsze to, od czego trzeba zacząć, to jest tak jak w każdym innym oddłużeniu, trzeba sobie zapisać wszystkie najważniejsze rzeczy, które w ogóle są do zrobienia w tej nieruchomości, pod kątem oczywiście oddłużeniowym. Dlatego, że zadłużenie nieruchomości to nie jest tylko kredyt, tak? Lub zadłużenie w spółce. Wracając do tematu nieruchomości, trzeba wszystkie rzeczy sobie wypisać, dlatego że, tak jak mówiłem, nie tylko jest to kwestia czy to kredytu, czy zadłużenia w spółdzielni, ale z nieruchomością może być związana na przykład gazownia, elektrownia. To mogą być różne instytucje, które są może nie bezpośrednio, nie są bezpośrednio nieruchomością, natomiast my to możemy traktować jako coś, nad czym warto popracować. Dlaczego w ogóle chcemy oddłużać nieruchomość? Dlaczego w ogóle chcemy nad tym pracować? No przede wszystkim dlatego, żeby uzyskać jakąś korzyść majątkową, tak? Żeby albo mniej wpłacać jako inwestor, żeby mieć po prostu konkretną jakąś korzyść, no albo żeby nie stracić tego domu, czy też mieszkania, po prostu danej nieruchomości. Czyli wtedy chcemy jakby uregulować swoje zobowiązania, no ale oczywiście tak na tyle małe, na ile jest to możliwe. Lub w odpowiednich ratach. No i to jest to, do czego teraz dążę. Pierwsza rzecz to jest negocjuj. Najpierw sobie wypisz wszystkie te rzeczy, ale później popatrz, jakie masz możliwości negocjacyjne i przede wszystkim podejmij próbę negocjacji. Możesz to robić samemu, możesz pójść do jakiejś kancelarii prawnej lub firmy oddłużeniowej i ktoś może Ci w tym pomóc, możesz sam się też wyedukować w tym temacie. Tutaj na tym kanale zresztą no to jest między innymi właśnie edukacja i wtedy możesz podjąć pierwszy krok, to jest zacznij negocjować właśnie z każdą z instytucji, w których jest jakieś zobowiązanie. Zastanów się, zanim jeszcze zaczniesz to robić, do czego dążysz. To jest bardzo ważny taki element w ogóle negocjacyjny, od tego się zawsze zaczyna, że chcesz zobaczyć, hej, dokąd ja chcę w ogóle dojść. Co ja chcę osiągnąć? No bo teraz mogą być różne cele. Są takie osoby, które przychodzą i mówią, ja wiem, że ja to przegram, ja wiem, że my tego nie wynegocjujemy, ale chcę jak najdłużej i po prostu odciągnąć to jeszcze w czasie, tak? I to jest inna strategia. Są takie osoby, które przychodzą i mówią, że ja jestem w stanie spłacić, to i tu najczęściej właśnie inwestorzy, tylko ja chcę jak najmniejszą kwotę. Negocjujcie tak, żeby oni jak najwięcej umorzyli, tak? A jeszcze inną strategią jest osoba, która przychodzi i mówi, ja to będę spłacała, byleby mi po prostu ktoś obniżył ratę. Ja to będę spłacał, byleby mógł po prostu taką ratę płacić, jak mi ktoś wypowiedział jakiś kredyt, żeby to przywrócili, żebym ja mógł płacić raty, bo nie jestem w stanie płacić więcej niż X, tak? No i teraz w zależności od tego, na czym Wam zależy, tak trzeba skonstruować pismo, o to trzeba walczyć i o to do tego trzeba dążyć, żeby wynegocjować poszczególne rzeczy. Co jeszcze możemy zrobić? Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy ktoś ma na przykład więcej nieruchomości. Cały czas jest zabezpieczenie jakiegoś kredytu na nieruchomości, a okazuje się, że wartość tego kredytu to już jest ułamek całej tej nieruchomości. Być może warto wtedy byłoby, oczywiście gdzieś tam za zgodą oczywiście gdzieś tam banku i oczywiście zrobić to jakoś tak legalnie i w sposób ucywilizowany, ale przenieść
to te zabezpieczenie, ten kredyt na inną nieruchomość. Dla przykładu, jeżeli mamy kredyt na poziomie np. 200 tysięcy zabezpieczony domem wartym 1,5 miliona, to może warto ten kredyt przenieść na nieruchomość, która jest warta 300 tysięcy. W razie gdyby coś nam po drodze nie poszło, to nie będziemy mieli licytowanego domu za 1,5 miliona, tylko nieruchomość wartą 300 tysięcy złotych. Tak? To są takie rozwiązania, na które gdzieś tam warto już w trakcie spłacania albo gdzieś tam przygotowując się w ogóle do brania kredytu, zwrócić na coś takiego uwagę, tak, żeby po prostu postawić siebie w korzystnej sytuacji. Dlaczego to zawsze bank musi być jakoś najbardziej w tym wszystkim zabezpieczony? Oczywiście, że to bank daje pieniądze, tak, czy też później mieszkając gdzieś, to tam spółdzielnia, można powiedzieć, że ryzykuje, natomiast no, trzeba zobaczyć, co jest możliwe i co ktoś w ogóle toleruje. Więc tutaj jest bardzo ważne, że jak już mamy ustalone wszystkie rzeczy, które w ogóle mamy do negocjacji, kolejna rzecz, jakie mamy cele negocjacyjne, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, no i trzecie, zacznij negocjować i zacznij po prostu dążyć do tego, zrób to, po prostu wyślij te pismo, przygotuj się, nawiąż jakąś współpracę, żeby ktoś to dla Ciebie zrobił lub Ty się wyedukuj i zrób to dobrze. Ja tutaj zerkam, dlatego że chcę to po prostu dobrze dla Was wszystko opowiedzieć, dobrze się przygotować, żeby niczego nie pominąć. Tutaj przygotowując się do tego, wspiera mnie oczywiście i moja kancelaria i firma oddłużeniowa, głównie Gabriela Sienkiewicz, którą już mieliście okazję, mam nadzieję, widzieć wywiad. Kto jeszcze nie widział, no to zachęcam do powrotu właśnie do tego odcinka, w którym jest wywiad z Gabrielą, gdzie tam bardzo dużo rozmawiamy na temat oddłużeń, również i przedsiębiorców, i nieruchomości, i chwilówek. O to się było dużo pytań też, jak tu negocjować tego typu zobowiązania. Jeżeli już na przykład jest taka możliwość, żeby przenieść hipotekę na inną nieruchomość, tak, to warto to zrobić. Co jeszcze można zrobić? No, ważne jest, żeby budować cały czas swoją wiarygodność. Mówi się tak, hej, czy sprawdzacie w BIK-u, tak? No czym jest BIK? BIK jest pewnego rodzaju właśnie uwiarygodnieniem, tak? Sprawdzaniem Twojej wiarygodności finansowej, kredytowej. Oprócz tego, ile zarabiasz i jakie masz możliwości spłacania, to jeszcze sprawdzają właśnie w BIK-u Twoją historię spłacania, czyli budowanie Twojej wiarygodności. Natomiast Ty możesz dodatkowo jeszcze uwiarygodnić jakby ten kredyt czy siebie, przyprowadzając kogoś innego, czyli na przykład dopisać kogoś do tego kredytu, do danego zobowiązania. Jest to jeden z elementów takich, żeby wziąć, zaprosić na przykład, żeby przystąpić do kredytu razem z żoną, tak? Podczas negocjacji czy podczas gdzieś tam restrukturyzacji tego zobowiązania można czy jakiegoś wspólnika zaprosić do tego, powiedzieć, jak wygląda sytuacja właśnie kogoś z rodziny, tak? Czy jakąś kogoś, kto też nam ufa. No tak to musi wyglądać. No, ktoś, kto nam nie ufa, nie byłby w stanie do tego przystąpić. My też musimy mieć konkretny plan na spłacenie tego, żeby no po prostu komuś problemów nie zrobić. Natomiast takie dodatkowe poręczenie w postaci właśnie osoby fizycznej może być takim dodatkowym uwiarygodnieniem dla nas i to jest coś, co może nam pomóc, tak? Biorąc jakieś zobowiązania, to już tak bardziej w ramach zapobiegania, czy to nieruchomości, czy jakiegokolwiek innego, no to wchodząc w związek małżeński, warto zastanowić się, czy być może nie byłoby warto zrobić rozdzielności majątkowej, czy już nawet w trakcie trwania małżeństwa również można to zrobić. Co prawda ona nie od razu, jakby, no jest założona od razu, natomiast jeżeli chodzi o takie skutki, to nie zawsze są takie, które wchodzą od razu, no ale to już jest, że tak powiem, takie indywidualne podejście. No i tutaj już by trzeba było nad każdą sprawą z osobna się pochylić. Także tu dodatkowo, jak jeszcze zacząć, to już myślę, żeby po prostu więcej zarabiać, wykorzystując tą nieruchomość, tą lub inne nieruchomości. Nie wiem, czy jakby czuję się upoważniony do dawania takich rad, natomiast to, tak jak ja, co ja bym zrobił, może w ten sposób, a nie, że ja komukolwiek to radzę, ale co ja bym zrobił, no to starałbym się po prostu zarabiać na tej nieruchomości więcej po to, żeby spłacać szybciej, żeby spłacać więcej. Szczególnie, kiedy nie chciałbym jej stracić, a miałbym kredyt na tym mieszkaniu czy domu, sam znalazłbym tańsze mieszkanie, przeprowadził się w to miejsce, czy wrócił do rodziców, czy gdzieś zamieszkał w miejscu, gdzie po prostu te koszty są dużo niższe, a to mieszkanie zacząłbym wynajmować po prostu komuś, kto byłby w stanie mi spłacić przynajmniej taki czynsz jak kwota raty. Po to właśnie, żeby nie stracić tej nieruchomości. Jestem świadomy tego, że dużo osób może chcieć nie stracić tego domu czy mieszkania właśnie dlatego, żeby w nim mieszkać. Natomiast trzeba też patrzeć w takiej dłuższej perspektywie, że po prostu warto zawalczyć o to, może nawet przemęczyć się przez jakiś czas w gorszych warunkach, tak, komuś odstąpić to mieszkanie, ale po to, żeby ostatecznie go nie stracić. Kolejne takie rzeczy, które można robić, no to są dużo bardziej indywidualne i takie bym powiedział profesjonalne. To jest coś, co umówmy się, że z YouTube'a się tego nie nauczymy, tak? Zarówno ja się tego nie nauczyłem z YouTube'a, jak i wy gdzieś tam nie nauczycie się tego z YouTube'a, ale jakby też nie chcę o tym wszystkim mówić, bo bardzo łatwo jest pomylić pewne rzeczy i jakby źle zinterpretować. I
Też staram się tak przekazywać wszystkie informacje, żeby były bardzo jasne i przejrzyste i mówić o tym, co ludzie mogą zrobić, nie robiąc sobie krzywdy, tak? Bo już też dostawałem różne wiadomości, gdzie tak ktoś po prostu nie najlepiej zinterpretował pewne moje słowa. Na przykład pytanie, czyli panie Marcinie, rozumiem, że mam nie płacić tego, tak? No, w życiu nikomu nie powiedziałem, że ma czegoś nie płacić, tak? To jest czasami, owszem, zdarzają się takie sytuacje, że warto jest płacić jedną rzecz szybciej, a inną później, ale to nie znaczy, że ja komukolwiek kiedykolwiek powiedziałem i kiedykolwiek powiem, że nie płać w ogóle swoich zobowiązań albo że nie płać tego konkretnego zobowiązania. Jak mówię, to jest bardzo indywidualne podejście. Oczywiście, kiedy siadamy, czy to z przedsiębiorcami, czy z osobami prywatnymi, czy właśnie w oddłużeniu nieruchomości, czy zazwyczaj jest to jakiś większy temat związany z kilkoma różnymi zobowiązaniami, to oczywiście, że to liczymy i patrzymy, co zrobić w pierwszej kolejności, nad czym popracować, ale to wykorzystując całą wiedzę w konkretnym jednym przypadku, a nie mówiąc po prostu do wszystkich, którzy oglądają ten materiał, że powinniście zrobić taką konkretną jedną rzecz. Także tutaj jest taka instrukcja, tutaj są informacje konkretne, które pomogą Wam ruszyć z tym tematem, rozeznać się w sprawie i być może przyniesie to bardzo fajne efekty. Natomiast jeżeli Was czujecie, że Wasza sprawa jest skomplikowana, że Wasza sprawa wymaga no po prostu dużo bardziej profesjonalnego oka, żeby jeden na jeden usiąść do tego, no to wtedy zapraszam do kontaktu, czy to ze mną, czy z naszą firmą, czy po prostu pójść do jakiejś kancelarii, która się w tym specjalizuje. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach tutaj. My jesteśmy po to, żeby Wam odpowiadać. Mamy taką strategię, że przynajmniej przez pół roku od publikacji odcinka odpisujemy. Na razie jakby odpisujemy na wszystkie komentarze, więc jest. Natomiast przynajmniej przez te pół roku chcemy regularnie odpisywać na komentarze i to robię zarówno ja, jak i osoby gdzieś tam u mnie z zespołu, czy to z firmy oddłużeniowej, czy z kancelarii. Zależy, czego dotyczy temat. No i staramy się, żeby ten kanał był dla Was naprawdę wartościowy, żebyście mieli konkretne informacje, a jeżeli czegoś nie ma w tym materiale, to żebyśmy mogli Wam odpowiedzieć na Wasze komentarze. No także zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Zapraszam też do siebie na Instagrama, na fanpage. Także tam też dzielę się regularnie informacją. Na Instagramie dużo bardziej prywatnie. Dzisiaj mamy taki odcinek mocno techniczny. No taki oddłużeniowy, więc też można powiedzieć, że nie jakiś super pozytywny, śmieszny czy inspirujący. Natomiast takie odcinki też są ważne. Też są po to, żebyście Wy na bieżąco dostawali dużo wiedzy, a jeżeli chcecie trochę więcej właśnie takiej prywaty, no to na pewno na Instagramie jest tego dużo więcej. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.